Witam serdecznie, to ja Marcin Pracki w kolejnym odcinku mojego podcastu o tym, żeby było lepiej, lżej i łatwiej. Zostałem przywołany niedawno do porządku i upomniany, że obiecałem powiedzieć coś na temat tego, jak się uczyć. Jak się uczyć i jak zapamiętywać, to jest z punktu widzenia transurfingu bardzo ciekawe zagadnienie, bo robimy to wszystko biorąc pod uwagę fakt, że w modelu transurfingu mamy do czynienia z przestrzenią wariantów. I w modelu transurfingu wiedzy nie gromadzimy w głowie, tylko w przestrzeni wariantów. Nasz mózg to jest system operacyjny, tak można przyrównać do systemu operacyjnego, który do tego wszystkiego jeszcze potrzebuje twardego dysku albo serwera, na którym jest tak zwany hosting, czyli gromadzenie tej wiedzy. A przestrzeń wariantów to jest taka umowna przestrzeń, umowne miejsce, w którym jest wszystko, włącznie z wiedzą. Tam jest każdy fakt, każda wiedza, wiedza, która zaistniała, wiedza, która nie zaistniała, wykorzystana, niewykorzystana, wszelka, ale też ta, która jest nam potrzebna. I my tak naprawdę łączymy się z odpowiednim sektorem w przestrzeni wariantów i ściągamy tę wiedzę i ją wykorzystujemy. A jeżeli na przykład chcemy skomponować ze klocków, które istnieją w przestrzeni wariantów, chcemy skomponować jakiś konstrukt, wówczas ściągamy te klocki w naszym systemie operacyjnym, w naszej głowie, w naszym umyśle, łączymy je, tworzymy budowlę i potem te konstrukcje wysyłamy z powrotem na serwer do przestrzeni wariantów, ona tam się umieszcza i jak chcemy do tego wrócić, to wystarczy, że używamy linka, który niejako klikamy i łączymy się z serwerem, żeby tę wiedzę z powrotem już obrobioną przez nas, tę wersję ściągnąć. Czyli powiedzmy, na serwerze są różne obrazki, różne literki, różne czcionki, różne kolory, filtry i tak dalej. A ja teraz ściągam sobie wszystkie te narzędzia i komponuję z tego obrazek, z tego wyjściowego obrazka, komponuję obrazek o trochę innej kolorystyce, wstawiam tam odpowiednie napisy, robię odpowiednią ramkę, podoba mi się, jeszcze nie, jeszcze troszeczkę obróbki, tutaj zlikwiduję na przykład, żeby nie było widać, że jest jakiś pryszczyk, tam żeby nie było widać zmarszczki, o dobra, teraz jest dobrze i zium na serwer do przestrzeni wariantów. Tak to wygląda. I teraz w obliczu tych faktów, jak możemy się uczyć? Znaczy powiem, jak to ogólnie wygląda w transurfingu i jak ja to wypraktykowałem na sobie. Oczywiście to nie musi odpowiadać wszystkim, bo ktoś może mieć przez lata wypraktykowaną inną metodę uczenia się i zapamiętywania. Ja mogę w tym wypadku mówić tylko o tym, jaką metodę ja stosuję i jak ona się u mnie sprawdza, co wcale nie musi być jakąś wiedzą uniwersalną. Ale jeżeli komuś się przyda, proszę bardzo. No więc tak. Chodzi o to, żeby było lekko, łatwo i przyjemnie. Czyli żeby, bo można oczywiście wkuwać, na przykład ucząc się języka słówka jakieś wkuwać, powtarzać. To może być skuteczne. Ale jeżeli na przykład chodzi o naukę języka, uważam, że najfajniejszą metodą jest najpierw zapoznanie się ogólnie, osłuchanie się z tym językiem, poznanie podstawowych jakichś zasobów słów, a następnie zanurzenie się w tym języku, ale tak, żeby nam to sprawiało przyjemność, bo zawsze musi być fajnie i przyjemnie, przynajmniej wtedy, kiedy się da. A więc jakie filmy lubisz? Science fiction? Uczysz się, załóżmy, języka rosyjskiego? Znajdź fajne filmy science fiction w języku rosyjskim i broń się, Panie Boże, nie oglądaj ich z napisami, a już na pewno nie z lektorem, a już na pewno nie te filmy, które były tłumaczone po latach 80., bo zauważyłem, że jak słucham w oryginale rosyjskiego filmu, to widzę całkiem inny film
niż słuchając lektora albo czytając napisy. No po prostu już tak totalnie, zwłaszcza właśnie rosyjskie tłumaczenia są skopane. Nie byłbym sam, gdyby nie zadzwonił do firmy, która robi udźwiękowienie i napisy do większości filmów. I rozmawiałem tam z panią odpowiedzialną za te kwestie i ona mi powiedziała: panie szanowny, nas nie stać na to, żeby zatrudniać tłumaczy języka rosyjskiego. Mamy tłumaczy języka angielskiego, którzy w podstawówce mieli język rosyjski. To oni nam to ogarniają. No właśnie widzę, jak ogarniają. Także dajcie sobie spokój. Chcecie się uczyć języka? Oglądajcie film i ile zrozumiecie, tyle wystarczy. A to, czego nie zrozumiecie, a będzie was ciekawić, to te fragmenty pokażcie komuś, kto zna dobrze język i niech on wam te konstrukcje wytłumaczy. I potem jeszcze raz sobie obejrzycie ten film i już więcej rozumiecie. Dodatkowo słuchajcie muzyki w języku, którego się uczycie. Jak spodoba wam się jakaś grupa albo jakiś wykonawca, będziecie chcieli wiedzieć, o czym oni tam śpiewają. Podoba wam się kawałek? Sprawdźcie, o czym oni tam śpiewają. I tutaj jest ułatwienie, dlatego że można sobie wklepać, żeby zobaczyć tekst na internecie. Śpiewają? Czytasz. I też nie wrzucaj do tłumacza Google, bo tłumacz Google też ma taki silnik, że tam kwiatki wychodzą niesamowite, zwłaszcza w językach fleksyjnych. Ale właśnie, zapytaj kogoś, kto zna język, o co tu chodzi? Wytłumacz mi te związki frazeologiczne. I natychmiast, jak tylko to zrozumiesz, nie poprzestawaj na tym. Od razu zacznij tworzyć konstrukcje z tych związków frazeologicznych. Niektórzy tak się nabijają w różnych komediach z tego, że obcokrajowiec przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i posługuje się wyłącznie cytatami z reklam telewizyjnych. To wcale nie jest takie złe. Można na początku tworzyć konstrukcje na podstawie związków frazeologicznych, które są w tekstach piosenek, w tekstach filmów. Zaczynasz rozumieć, zaczynasz mówić to, co naprawdę rozumiesz. I co więcej, idiomy, czyli nieprzetłumaczalne dosłownie pewne frazy, które znaczą coś innego niż dosłownie, to jest wyższa szkoła jazdy, a ty się uczysz tego od razu. Czyli na przykład ostatnio oglądałem bardzo dobry serial rosyjski, i tam w miarę poprawny był przekład, ale było mnóstwo totalnych błędów. Jakby ktoś się uczył języka, to by z tego nie mógł się uczyć. I tam na przykład były takie idiomy typu. W języku rosyjskim ktoś wchodzi do pomieszczenia i mówi tak. I przetłumaczone jest jako tak. Po rosyjsku takie wydłużone tak oznacza aha. Ale w dosłownym tłumaczeniu byłoby inaczej. Ty się uczysz tego od razu, więc wskakujesz od razu na wyższy poziom. Tak proponuję uczyć się języka, nie rzeźbiąc słówka. A jeśli chodzi o naukę do egzaminu, albo po prostu chcę ogarnąć pewną objętość wiedzy, tutaj proponuję, żeby zastosować następującą metodę. Albo zebrać grupę ludzi, którzy też uczą się do tego egzaminu i mamy tutaj wspólny cel. I co robimy? To jest naprawdę skuteczne, dlatego że ja pamiętam, że byliśmy w stanie wiedzę zawartą w grubym tomisku praktycznie w 2-3 dni opanować. Jak? Niech to będzie 5 osób, może więcej. Podzielcie źródło wiedzy pomiędzy uczestników. Ile spotkań planujemy? 3 spotkania. Więc dzielimy to tomisko w ten sposób, że pierwszy fragment dla pierwszego uczestnika, drugi dla drugiego, trzeci dla trzeciego i tak dalej. Potem znowu kolejny fragment dla każdego i potem kolejny dla każdego. I teraz na pierwsze spotkanie wiemy, każdy ma swój fragment, który ma przeczytać i opanować. Tylko ten fragment, reszty nawet nie czytam. Potem spotykamy się. I wszyscy otwieramy źródło i osoba, która miała wyznaczony ten fragment tego źródła, referuje nam to. Nie czyta, referuje najważniejsze rzeczy. My zaś mamy wzrok utkwiony w źródle i wychwytujemy
to, co on nam referuje, te główne myśli, wychwytujemy w tekście i mamy zakreślacze, markery różnych kolorów. I sobie ustalamy na przykład kolor czerwony, to, co mi się może przydać na egzaminie. Kolor zielony, ciekawostki, to, co dla mnie jest wow. Jakieś tam inne kolory, co chcemy. I potem choćby, bo niektórzy mówią tak, otwieram książkę czyjąś i mówię, przecież tam jest wszystko podkreślone. Podkreśla się najważniejsze myśli. Niekoniecznie. Widzisz, na czerwono są podkreślone najważniejsze myśli, na zielono ciekawostki, a na żółto opisy. I tak cała książka jest, owszem, cały podręcznik jest pokreślony, ale metodycznie. I jak będę chciał to sobie przypomnieć, to wiem, że zwracam uwagę na przykład tylko na czerwone. I teraz tak, prelegent mówi, ja tu mam markery, śledzę, wychwytuję to, cyk, tylko podkreślam, czysto mechanicznie. I tak przechodzimy sobie cały ten podręcznik i praktycznie bez trudu mamy opanowaną wiedzę z całego podręcznika. Ale po każdym takim spotkaniu, tego samego dnia, albo najwyżej następnego, należy jeszcze raz spojrzeć, przelecieć to wzrokiem. I przynajmniej w ciągu najbliższych 3 dni, nie później, w ciągu najbliższych 3 dni opowiedzieć, podzielić się tą wiedzą. W tej chwili jest świetna rzecz, bo można połączyć przyjemne z pożytecznym. Odpalasz kamerkę, odpalasz mikrofon i opowiadasz to i nagrywasz i tworzysz filmik na YouTube. Tworzysz kanał, na którym dzielisz się i to, ktoś może powiedzieć, ale ten kanał to musi być tematyczny, a tu o mydle i powidle, wszystko czego się dowiedziałem ostatnio. Tak, stwórz na przykład sobie kanał, może tylko dla siebie, a może też dla swoich znajomych, a może dla wszystkich. Stwórz kanał o tym, czego się ostatnio dowiedziałem. Koniec. Jest tematyczny? Jest. Szeroko tematyczny? Kto ci zabroni? I dziel się z całym światem swoją wiedzą. Na zawsze ci to zostanie. A już na pewno będziesz mógł uruchomić link i ściągnąć tę wiedzę wtedy, kiedy będzie ci ona potrzebna. Taka metoda. A jak nie masz grupy, z którą możesz się uczyć? Nie ma żadnego problemu. Chcesz, żeby to było łatwo i nie chcesz za bardzo angażować swoich zasobów umysłowych? Znowu, odpal albo dyktafon. No dobrze, żeby to jakąś tam jakość miało. Powiedzmy dyktafon czy Audacity, bezpłatny program do nagrywania głosu. Otwieraj książkę i bezmyślnie, nawet beznamiętnie, czytaj tę książkę. Nic tam nie musisz rozumieć, nic nie musisz zapamiętywać, nie ma żadnego problemu. Czytaj ją. A potem, jak masz wolną chwilę, zmywasz naczynia na przykład. Odpal sobie ten plik i wtedy słuchaj ze zrozumieniem. I wychwytuj najważniejsze myśli. A jeżeli masz możliwość przy okazji jeszcze zanotować sobie w ten sposób, że otwierasz tę książkę, tak tylko sobie masz kontakt wzrokowy z tą książką i słuchasz, co jest. I główne myśli sobie zyk, 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 zyk podkreślasz. Sam sobie już nie relacjonujesz, ale czytasz, masz wrażenie, że ktoś ci czyta, ty tego słuchasz, śledzisz sobie pobieżnie, zakreślasz i potem stwórz z tego, co pozakreślałeś, króciutką wypowiedź, streszczenie na dany temat, temat rozdziału, temat zagadnienia i zapisz to w krótkich hasłach sobie. I znów tego samego dnia sobie to powtórz i w ciągu 3 dni opowiedz komuś. I masz proces umieszczania przetworzonej przez siebie obrobionej wiedzy w porcjach w przestrzeni wariantów i dostęp do tego w postaci linków. Spróbujcie, bo to, wydaje mi się, że to po pierwsze jest fajna zabawa, bo w wypadku, kiedy robimy to z grupą, można się spotykać z ludźmi. Wiadomo, że przed i po się porozmawia, znowu się zaczerpnie jakiejś fajnej wiedzy, kontakt z innymi, fajna zabawa. A samemu upraszcza się całkowicie sprawę i robi się to na pewno łatwiej niż ślęcząc nad książką i dziobiąc jak kujon. Tak proponuję, spróbujcie, jeżeli macie coś do nauczenia się. W moim wypadku w każdym razie działa. Nie mogę powiedzieć, że przyswajam wiedzę w lot, ale na pewno w ten sposób łatwiej niż gdybym to robił ciężkim wysiłkiem i z potem oraz krwią na czole. Mam nadzieję, że dla kogoś to będzie potrzebne. Jeszcze przypomniano mi, że przecież miałeś zrobić warsztaty o energii pieniędzy. Cały czas proces trwa. Jak obiecałem,
że będą przed latem, to będą. Jak już ktoś chce się interesować i zapisywać, można, proszę bardzo, na maila. Już mniej więcej będę mógł podać jakiś plan ramowy i czas trwania. Dziękuję Wam pięknie, że byliście dzisiaj ze mną. Dobranoc.